Żołnierze! Sierpaj Krieg! Pierwsze strzelanie do obiektów powietrznych zapoczątkowała 13 czerwca 1794 roku artyleria polowa podczas wojny francusko-austriackiej. Zalążkiem artylerii przeciwlotniczej w Armii Rzeczpospolitej była bateria 75-mm armat przeciwlotniczych, która do wyzwolonej Polski dotarła z armią generała Józefa Hallera wiosną 1919 roku. Wraz z pojawieniem się nowego zagrożenia powstała też realna konieczność znalezienia środków do obrony przed rozpoznaniem i uderzeniami z powietrza. Gdy wybuchła II wojna światowa, konfrontacja z silnym przeciwnikiem powietrznym, jakim było Luftwaffe, była bardzo trudnym sprawdzianem dla ówczesnego systemu obrony przeciwlotniczej. Prekursorem dzisiejszej stacji radiolokacyjnej, którą widzimy tutaj na środku placu, był tak zwany nasłuchownik przeciwlotniczy, który do określenia kierunku uderzeń lotnictwa wykorzystywał hałas silników samolotów, a nie tak jak dzisiaj fale elektromagnetyczne. Wysiłek zbrojny polskich przeciwlotników, poświęcenie, bohaterstwo w walce przeważającymi siłami wroga uwieńczone zostało zestrzeleniem przez naziemną obronę przeciwlotniczą 239 samolotów. Uszkodzono 108 maszyn, a stanowiło to około 70% strat poniesionych przez niemieckie lotnictwo. Nasze miasto i ta ziemia dokładnie pamięta wojnę w 1939 roku. Nasze miasto zostało zniszczone wtedy przez lotnictwo niemieckie. Całe centrum było zbombardowane. Wszystkie drogi wypełnione uciekinierami były ostrzeliwane z niemieckich samolotów. Węzeł kolejowy został dokładnie zbombardowany. Jakież bowiem podziękowanie możemy za was Bogu złożyć, za radość, jaką mamy z powodu was przed Bogiem. Panie pułkowniku dowódco, drodzy goście, siostry i bracia żołnierze, pracownicy wojska. Dzisiejsze święto, święto waszej jednostki, to jest właśnie takie podziękowanie. Podziękowanie Panu Bogu za was, za wasze życie, za waszą służbę, za wasze poświęcenie i wszelkie dobro, jakie czynicie dla naszej ojczyzny.